Zasadniczo to, że jestem takim egocentrykiem, sprawia, że uważam, że gotuję świetnie. Ale czasami przechodzę sam siebie i właśnie to mi się tutaj udało. Zobaczcie, jak wygląda cudowny królik w winie i cebuli. Pyk! Miam, miam. Na początek te piękne cztery udźce z królika. Każdy ma około 250 gramów, więc mamy mniej więcej kilo, kilo 200 mięsa. Muszę wszystko posolić, oczywiście popieprzyć i opruszyć mąką. Chodzi o to, żeby była taka fajna skórka, ale żeby też sos się zagęścił. W dużym żeliwnym garnku roztapiam troszeczkę masła. Troszeczkę masła w moim przypadku to jest oczywiście około 100 gramów tego masła i dodaję dokładnie tyle samo oliwy extra virgin. Robię to po to, żeby masło się nie spaliło. Na to masło będę wsadzał przy pomocy szczypiec tego cudownego królika. Obracam go i obsmażam tak, żeby był cudownie zarumieniony. Kiedy królik jest już zarumieniony, wyciągam go na deskę, wszystkie cztery kawałeczki, i wrzucam cztery cebule. Na jednego królika jedna cebula. Pokrojone w taki sposób, że wyciągamy z nich krążki. Cebulę trzeba obsmażyć. Przydatne będą również marchewki. Pokrójcie marchewki w plasterki i dorzućcie. Tak samo postąpcie z małym porem i selerem nacionym. Mam tutaj świeżutki tymianek. Zrywam go i wrzucam do garnka. Naprawdę nie żałuję, bo pachnie fenomenalnie, super smakuje i idealnie sprawdza się z królikiem. Kolejnym dodatkiem, jeszcze nie ostatnim, ale przedostatnim i bardzo ważnym, jest białe, wytrawne wino. Dodaję go około pół litra na takie cztery kawałeczki. Jeżeli będzie go za mało, możecie dolać, ale pewnie nie dolejecie, bo wypijecie ten ostatni kieliszek, który został. Gdy wino odparuje, wszystko wymieszajcie, spróbujcie, czy sos jest ok, ewentualnie doprawcie. Ja akurat nie muszę, bo mam tutaj całkiem fajny balans smaków. I teraz wsadzamy z powrotem królika do środka, przykrywamy i zostawiamy na około 40 minut na najmniejszym ogniu. Kiedy mięso już będzie gotowe i będzie odchodzić od kości, wyjmijcie je, a do sosu wkręćcie jeszcze opakowanie, czyli około 200 ml gęstej śmietany 36%. Będzie mistrzostwo świata. Mam strasznie świetny humor, kiedy wychodzą mi takie cuda w kuchni. Te cuda to nie są tylko super produkty, jeśli chodzi o mięso czy warzywa. To są też narzędzia, garnki, deski. To wszystko znajdziecie w przydatnych linkach. Wyposażcie swoją kuchnię w fajne, potrzebne rzeczy. Subskrybujcie Allegro Kuchnia, oglądajcie nas i jedzcie pyszności.